Witajcie w drugim, długo wyczekiwanym odcinku Strasznych Historii. Okej, chciałem na początku powiedzieć, że zmieniłem trochę nazwę serii na Straszne Historie z Życia Wzięte, bo ta poprzednia nazwa była zbyt długa i ciężko było ją zapamiętać, więc pomyślałem, że zmieniłem taką na taką bardziej pospolitą. Okej, co jeszcze chciałem na początku powiedzieć, że teraz nie jest na pewno żadne prima aprilis, ani nic. W końcu mamy listopad, a nie 1 kwietnia, więc nie jest to prima aprilis, a normalny, pełnoprawny drugi odcinek Strasznych Historii, na który dość długo czekaliście, ale dlatego długo czekaliście, bo po prostu, gdybym nagrywał te odcinki częściej, to też skończyłyby mi się po prostu te historie, bo nie chcę powtarzać. W sensie, znam historie podobne do tych, co opowiadałem, tyle, że powtarzałyby się po prostu. Zawsze jak chcę opowiedzieć jakąś historię, to żeby było to coś innego, coś, na przykład, nie wiem, jak już raz szafa spadła, to też nie będę opowiadał o drugiej historii, gdzie szafa spadła, bo jest to bez sensu, wolę opowiedzieć coś innego. A takich historii różnego typu nie mam zbyt wiele, dlatego wolę odcinki nagrywać trochę w dłuższym odstępie czasowym. Na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć, że tamten filmik naprawdę spotkał się z bardzo niesamowicie dobrym odbiorem. Aż nie spodziewałem się, że tyle ludzi będzie chciało się podzielić swoimi historiami i powiem szczerze, że o ile na początku czytałem te wasze historie, to później po prostu ich było za dużo. Komentarzy jest ponad tysiąc i jeszcze kilkaset, więc naprawdę nie starczyłoby mi życia, żeby to wszystko przeczytać, więc wybaczcie, ale mimo tego nadal zachęcam, żebyście pisali te swoje historie. Może jakiś tam, może widzowie inni sobie chcą też poczytać, co wy tam piszecie. No ja też nie mam aż tyle czasu, żeby to wszystko czytać, ale też postaram się jak najwięcej tych waszych historii przeczytać. Dziękuję za taki odbiór filmu, naprawdę nie spodziewałem się, że będzie aż tak duży, aż tak dobry. No i to chyba w sumie tyle. Aha, jeszcze jedna sprawa, mianowicie niektórzy tam pisali, że głupoty gadam, wymyślam sobie jakieś tam pierdoły. Mi nie chodzi w tej serii o to, żebyście mi wierzyli w to. Mi chodzi o to, cały ten sens tej serii jest taki, żebyście posłuchali sobie po prostu historii, jakie mam wam tam zamiar opowiedzieć. Nie chodzi o to, żebyście wierzyli, bierzcie sobie z przymrużeniem oka, oczywiście, to tak jakbyście sobie siedzieli ze znajomymi przy piwku, kurde, przy ognisku, czy gdzieś w lesie i sobie słuchali strasznych historii. O to cały sens tej serii jest właśnie taki, żebyście sobie posłuchali tych historii, ale niekoniecznie w nie wierzyli. Bierzcie je po prostu z przymrużeniem oka. Możecie powiedzieć, że wierzenie, wiara w jakieś tam moce nadprzyrodzone, czy jakieś paranormalne jest pójściem na łatwiznę, no ale ja w to wierzę, miałem z tym doświadczenie. Kto nie miał, prawdopodobnie nigdy w to nie uwierzy i będzie próbował wytłumaczyć te wszystkie rzeczy. No ja może i idę na łatwiznę i sobie tłumaczę to jakimiś tam paranormalnymi zjawiskami, no ale na przykład z tą szafą, chyba ostatnia historia z pierwszego odcinka była po prostu niewytłumaczalna przez nikogo. No mniej wykwalifikowane, bardziej wykwalifikowane osoby pytaliśmy, a pisaliśmy ich wiele i nikt tego po prostu nie umiał wytłumaczyć, a że taki zbieg okoliczności był, że wtedy ktoś umarł i akurat to ta szafa spadła, no i to jest takie też popularne zjawisko, no to też wzięliśmy to za jakieś tam moce nadprzyrodzone, powiedzmy. Ktoś tam próbował mi to tłumaczyć w komentarzach, że to jakieś zakrzywienia czasoprzestrzeni, inne wymiary, tornado, kurwa, nie wiem, co on gadał, ale naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, czy on był na jakimś kwasie, jak to pisał, czy po prostu ja jestem za mało wyedukowany, no ale nie kupuję tej historii. Dobra, no to w sumie tyle chciałem powiedzieć, także zaczynajmy. Dla odmiany dzisiejsze historie nie będą moje, a od osób, którym powiedzmy w jakimś tam stopniu ufam, wiem, że nie są bajkopisarzami. Historie też będą krótsze, bo nie mam zdjęć pomieszczeń, tak jak to miałem w poprzednim odcinku i takich tam pierdół, ale nie są to też moje historie, więc nie mam większych szczegółów co do nich, dlatego będą trochę krótsze, ale mam nadzieję, że będą trzymały równy poziom jak tamte. Dobra, to dzisiaj zaczniemy od historii mojego świętej pamięci już wujka, który nie żyje od bodajże 10 lat. Okej, let's go. Także wujek razem z żoną mieszkali w jednorodzinnym domku. No i żona z dziećmi pojechała gdzieś na zakupy albo gdzieś tam na jakiś spacer i powiedziała mężowi, żeby za ten czas, jak jej nie będzie, po prostu rozwiesił pranie, bo no żeby już sobie schło. No i każdy, kto mieszka w jednorodzinnym domku, powinien wiedzieć, że pranie najlepiej schnie im wyżej, tym lepiej, czyli na przykład na pierwszym piętrze, czy po prostu na strychu. No to posłuszny mąż poszedł rozwiesić pranie. No i wujek poszedł na ten strych, zaczął rozwieszać pranie, jak zwykle nie było w tym nic dziwnego, aż nagle odwrócił się i za nim stała kobieta, która spytała, czy w czymś panu pomóc. Nie była to żadna zjawa, czy jakiś zombiak z rozjebanym ryjem i klatką na głowie, tylko normalna kobieta stała i spytała, czy w czymś panu pomóc. Oczywiście wujek jak najszybciej spierdolił na dół ze strachu, siedział tam już nie chciał nigdy wracać na ten strych. No i jak wróciła żona z dziećmi, to spytał, opowiedział im tą historię i okazało się, że to po wyglądzie i po ubraniach i wszystkim, okazało się, że była to sąsiadka, jakaś ich sąsiadka, która 10 lat temu, czy 15 lat wcześniej po prostu zmarła. No historia może i dość naiwna, nie, powiedzmy bardziej taka, no taka
że można było ją wymyślić, ale akurat to była taka osoba, która, która raczej mówi prawdę, wątpię, żeby on sobie wymyślał jakieś głupoty, żeby, żeby kogoś nastraszyć. No i w sumie jeszcze mój szwagier miał bardzo podobną historię do tej, tylko że widział tą postać, którą widział tą postać, która się pojawiła. Nie wiem, czy to dobrze stylistycznie powiedziałem. Przez kilka sekund dosłownie, jak to powiedział komuś tam chyba swojej mamie, kto to był, no to, to się okazało, że to jakaś kobieta, która mieszkała tam już, mieszkała tam i po prostu umarła. No dobra, no to tak była, taka była pierwsza historia. Kolejna historia zasłyszana tym razem od mojej sąsiadki, też już zresztą świętej pamięci sąsiadki, z poprzedniego mieszkania, te, które widzieliście w pierwszym odcinku. Dobra, co tam u niej się działo? Działo się u niej to, że kiedyś w latach 50., 60., albo gdzieś tam ogólnie dawno temu, był taki zwyczaj, że dzień przed pogrzebem trzymało się trumnę z ciałem ze zmarłej osoby z rodziny w domu. Jeden dzień przed pogrzebem trzymało się tą trumnę z ciałem w domu. Nie wiem dokładnie, jak wyglądał ten zwyczaj. Prawdopodobnie, gdybyście spytali swoich rodziców albo dziadków, to prawdopodobnie wiedzieliby, no chyba, że tylko u mnie takie zwyczaje były, bo tu psy dupami szczekają i wrony zawracają, więc możliwe, że to tylko u mnie było, ale prawdopodobnie gdybyście dziadków swoich spytali, czy rodziców, to znaliby ten zwyczaj, że trumnę z ciałem zmarłej osoby z rodziny trzyma się do pogrzebu w domu, czyli tam chyba jeden dzień. No i co w związku z tym? Sąsiadce zmarła siostra. Siostra, która podobno do najbliższych osób nie należała. Ja nie wiem, ja jej nie znałem, nie oceniam, wolę nie oceniać, bo jeszcze przyjdzie w nocy i mnie zje. Ale jak widzicie ten filmik, to chyba jeszcze żyje. Dobra, i co? I w związku z tym zwyczajem, całym z tą trumną, sąsiadka musiała sobie do domu wziąć trumnę z ciałem swojej siostry, no i postawiła sobie tą trumnę do kuchni, a ona sama spała w salonie. No i można się domyślić, co się w nocy działo. Po prostu ta siostra miała taki charakterystyczny śmiech i właśnie ten charakterystyczny śmiech obudził sąsiadkę w nocy, a także różne inne dźwięki, typu otwieranie szafek, jakieś wyciąganie talerzy, czy przewracanie jakimiś rzeczami. To obudziło sąsiadkę w nocy, no i naprawdę szacun, że udało jej się z zimną krwią to przeżyć, bo ja chyba bym wypierdalał przez okno jak najszybciej. No, ona z zimną krwią leżała przestraszona w łóżku i po prostu mówiła, że ze strachu nie umiała się nawet ruszyć. No nie dziwię się, no naprawdę szacun, że udało jej się to przeżyć. No i właśnie coś takiego się działo. Normalnie z rana podobno w kuchni nic nie było, w sensie nie było nic poprzewracane, nie pootwierane. Po prostu takie dźwięki tylko z kuchni dochodziły. No i to w sumie tyle o tej historii. Wiem, że dość krótko, ale no ciężko mi to coś więcej powiedzieć. Ale czy wszystkie paranormalne historie muszą być tylko straszne? Może teraz coś pięknego, a zarazem przerażającego. Historia krótka, ale myślę, że bardzo fajna. Zasłyszano od mojej babci, która tutaj ze mną mieszka, w tym właśnie domu. Miało to miejsce około 12 lat temu, jeszcze zanim my się tutaj wprowadziliśmy, bo my się wprowadziliśmy około 8 lat temu do tego domu, po całym jego generalnym remoncie. No dobra, zaczynamy. Tak więc około tych 12 lat temu zmarł mój dziadek ze strony mamy dokładniej. Dziadek i babcia byli naprawdę wzorowym małżeństwem, praktycznie nigdy się nie kłócili, byli ze sobą bardzo długo, bo ponad 50 lat, no i aż do samego końca. Babcia była na tyle przywiązana do dziadka, że przez pierwsze 2 tygodnie po jego śmierci codziennie chodziła na cmentarz nad jego grób, żeby się za niego pomodlić, bo jest bardzo głęboko wierzącą osobą. No i tak pewnego pięknego wieczoru, wracając z cmentarza, była niesamowicie zmęczona, dlatego od razu położyła się do łóżka i nawet tak nieświadomie powiedziała: Edmund, zgaś światło. I światło zgasło, po prostu. Dopiero na drugi dzień, wstając rano, tak zrozumiała, co ona zrobiła i jak to możliwe, że to światło zgasło. Historia naprawdę bardzo krótka, ale strasznie mi się spodobała. To jest to ulubiona historia mojej babci zresztą. Taka, powiedzmy, straszna historia mojej babci. No i co? I to chyba w sumie tyle chciałem powiedzieć. I to by było na tyle. Również byłoby to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało i oczywiście zachęcam was do opowiadania swoich historii, więc cześć z następnego filmu.